Ja. Uchwyca. Kurwa. Patrzy to łapsko, nie ma łapy. Teraz się czuję mały. Tak się produkowało łapy, żeby nie było, co? Teraz się czuję mały. No, paleciok sobie koszulkę ubrał. Perfekto, żeby pokazać swoje mięśnie. Co pokazać? Tu wbijasz. Trzecie to, że ja nie wiedział, że on wszedł w bombę. Ostatnio się to wiedziałem. Powinien pierwszy się to wiedzieć. Nie wiedziałem o tym. Widzisz, paleciak. A on, no to przeświadczeniu żyłem, że on jest naturalem. Żylsko. Wszędzie żylsko, kurwa, wszędzie są żylsko. Chyba co było tego jechane. Żylsko są wszędzie, nie? Prawa wszędzie. Ręka to chyba co było jechane. Coraz mniej tłuszczu, najwięcej tylko na brzuchu, a tak to jest okej. Dobra. Stało się. Czas to ogłosić. Będziemy robić coś wielkiego na moim kanale. To, co planowaliśmy już bardzo dawno, czyli casting. Casting na 2-3 osoby tutaj z paleciakiem. Raz, dwa, trzy. No. Nie no, to bez problemu. Wracając do tematu, będziemy robić casting na metamorfozę osoby początkującej. To nie musi być osoba, która jest... Niepełnosprawną umysłową. To nie musi być kopia paleciaka, o tak powiedzmy. Nie musi być kopia paleciaka. No tak, ale nie musi być to osoba, która nie odróżnia hantli od sztangi. Kiedyś miałem taką sytuację, że gadam babce, weź sztangę, tą małą, a ona poszła po handle. Mówię, sztangę, a ona, co to jest? Nie? To jest właśnie, to nie jest, że się tam śmieje, natomiast chcę wam udowodnić, że są takie osoby początkujące, które mają tak niski poziom wiedzy, jeśli chodzi o siłownię, że trzeba do niej podejść całkiem inaczej, czyli tłumaczyć wszystko od A do Z. Ale to nawet takie podstawowe pojęcia. Ale to nawet i za was. I to jest normalne. Natomiast może być taka osoba oczywiście się zgłosić, ale wątpię, że takie osoby oglądają mój kanał. No może paleciaka, tak? No, będzie casting, wybierzemy miejsce, gdzie będę zapraszać ludzi. I razem będziemy tutaj oceniać nagranie. Oczywiście musi być zgoda na nagranie, więc będziesz na moim kanale już oficjalnie. I teraz pytanie do was, czy my mamy wybierać wszystkich? Czy powiedzmy, planuję 2-3 osoby max? To muszą być osoby, które będą miały reżim długi, tak? Teraz pytanie, ile? Czy taka metamorfoza trwać ma 3 miesiące czy rok? Jak teraz znaleźć taką osobę? Jakie kryteria? Napiszcie w komentarzach, jakie mają być kryteria wyboru takiej osoby. A jak się zapisać na casting? Wystarczy kliknąć w maila, nie mojego, tylko maila, w którym będzie napisane casting, zapisy na casting. I tam klikasz, bak, wysyłasz swoją motywację, plus do tego screen z udostępnienia tego filmu na swoje prywatne social media, czy na Facebooka, czy na Instastory, tak? Bo wtedy wiem, że jesteś osobą nieanonimową przede wszystkim. No, mi się wydaje, że prędzej to będzie 3 miesiące miało sens niż... No nie, no 3 miesiące to jest mało, nie? Będzie podziałać, tu nie chodzi, ale tu nie chodzi tylko o sklepkę. Jedna osoba na przykład będzie miała... Nie możesz wiem, robić trzy, znaczy dwa... Trzy osoby, które mają różne cele, tak? No pierwsza osoba będzie taka, której pewnie fan swojego kanału, czyli na przykład zwiększenie poziomu upośledzenia, tak? Nie. A tak serio? Ale musi być podwójnie, nie? Żeby jedno, druga w stronę naległość, nie? Na początku będzie mierzyć, wypina się i jest! Nie? I 2 metry, nie? A palecia 4 metry, jakby pobijesz i motywacja, nie? W stronę naległość, nie? A tak serio, jedna przemiana sylwetkowa, tak? Jedna przemiana siłowa, jedna przemiana ta upośledzenia. I to jest kanał, widzicie? Tak się radzi. A trzecia osoba, nie wiem, coś popsute ma w mózgu. Nie wiem, napiszcie, jakie jeszcze osoby mają być, co mają realizować. No i napiszcie w komentarzach, na czym się wzorować, tak, w wyborze tych osób. Czy musi być charyzmatyczna? A często jest tak, że jak ktoś ma charyzmę, to nie ma konsekwencji, nie? I to jest problem. Zauważyłem jedną rzecz, jak osoba jest mega zmotywowana na poziomie takiego coacha, coachingu, no to... coachingu, no to wtedy takie osoby więcej gadają i rzeczywiście coś robią. No ale no może być inaczej, więc zobaczymy, czy da się takie coś przeprowadzić i zmotywować osobę od A do Z, która dostaje coś za darmo. Też kwestia pracy tej osoby, tak? Czy ta osoba jest w stanie to realizować, tak? Więc moim zdaniem najlepiej by się zwolniła, nie? Niech się zwolni. Niech się zwolni, nie? Żeby nie było utrudnień, nie? Bo wtedy to jest trudniejsze, nie? Dużo trudniejsze, no. Więc podsumowując, napiszcie w komentarzach, jakie kryteria musi spełnić osoba, aby realizować taką metamorfozę. Jakie to mają być metamorfozy, czyli
nie wiem, siła, masa, naprawa, redukcja, kiełbasa, rzeźba, Sopot, nie wiem, halimba, nie wiem, do buzi. Kolejna kwestia. Musimy wiedzieć od Was, jakie cele muszą mieć osoby, które podejmą się tego wyzwania. Druga rzecz, jakie musi spełniać kryteria, czy musi być zapracowaną osobą, czy nie, czy musi daleko mieszkać, bo mieszkam, jak wiecie, w Uzbekistanie, więc czy ma daleko do Uzbekistanu, czy nie. I tyle. Jak będzie casting, to czy mamy tylko my wybierać, czy musi być jeszcze jedna osoba, która będzie wybierana przez publiczność na kanale, czy na przykład napiszę komentarz, ja napiszę komentarz 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak? I będą lajki na przykład pod tymi komentarzami, tak? I okres trwania. No i oczywiście okres trwania całego challenge'u. No i tyle z mojej strony, tak? Chyba to nie ma. To nie ma.